Cóż za dziwne połączenie. Improwizacja, słowo charakterystyczne dla muzyki jazzowej i cytat z Apokalipsy świętego Jana, apostoła. Oto czynię wszystko nowe. Otóż nie będę ukrywał, że lubię słuchać muzyki jazzowej. I także lubię czytać Ewangelię. Nie jest to związane tylko i wyłącznie z moją profesją. I odnajduję szereg analogii, którymi chciałbym się z wami podzielić. Przede wszystkim taka triada: mistrz, tradycja i uczeń. Ta triada obowiązuje i jeśli chodzi o wierzącego człowieka i nieustannie przemieniającego się, ale także obowiązuje muzyka jazzowego. Każdy muzyk ma mistrza i każdy się trzyma tradycji. Nawet najbardziej odjechane free jazzowe improwizacje są głęboko zakorzenione w tradycji. Jedna z takich cudownych wokalistek, fantastyczny głos, Didi Bridgewater, która miała romans z popem, oczywiście nie chodzi tu o księdza prawosławnego, tylko pop music. To a propos tych, którzy chcieliby wykorzystać. Nie da się. Więc pierwszą płytą, którą nagrała po tym romansie, nazywała się ta płyta Keeping Tradition. Trzymając tradycję, będąc jej wierny, otulając, czerpiąc z niej. Fenomenalna. Mistrz, uczeń, tradycja. To jest nieprawdopodobne zupełnie, że tyle analogii człowiek może odnaleźć. Otóż powiedziałbym tak, że Jezus jest takim mistrzem, który chce wydobyć tylko dla nas charakterystyczny ton. Bo każdy może być wirtuozem życia. Niestety bardzo często, dopóki nie nastąpi przemiana w nas, albo raczej szereg przemian, ponieważ to płynie, to nie będzie miało końca nasza przemiana. Śmierć jest tylko jednym z etapów. Więc ten człowiek, Jezus, potrafi wydobyć z nas te najwspanialsze tony. Dokładnie tak jak każdy mistrz jazzowy, mistrz instrumentu, gra inaczej. Gra samego siebie, ale jednocześnie nadal jest wierny tradycji. Czy weźmiemy na przykład Colemana Hawkinsa, czy Bena Webstera, saksofonistów, czy Zuta Simsa, czy naszych wielkich saksofonistów, Muniaka czy Barona. Każdy z nich ma swój własny sound. Niepowtarzalny. Wystarczy usłyszeć kilka taktów, żeby wiedzieć, kto gra na instrumencie, który przecież jest taki sam. I dokładnie tak jest z nami. Jezus chce właśnie, aby każdy z nas wydobył z siebie te tylko i wyłącznie charakterystyczne dla niego tony. I to niezależnie od tego, jak słabym jest człowiekiem. Chciałbym parę zdań powiedzieć na temat tej dzisiejszej cudownej Ewangelii, która jest właśnie takim wydobywaniem z człowieka, który jest kaleką, jest ślepy, wydobywaniem jego własnego tonu. Zwróćmy uwagę na pytanie, które zadali apostołowie Jezusowi. Kto jest winien kalectwa tego ślepca? Czy on, czy jego rodzice? Żydzi tak uważali, że kalectwo jest przyczyną grzechu. Albo grzechu tego człowieka, który jest kaleką, albo też jego rodziców. Natomiast Jezus mówi zaskakujące zdanie, że ani on, ani jego rodzice, ale stało się tak, aby na nim się objawiła chwała Boża. Do czego zmierzam? Że niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy słabi, niezależnie od tego, czy nasze kalectwo, czy słabość jest zewnętrzna, czy wewnętrzna, a każdy ma słabe punkty, to nie jest przeszkoda, to jest pewnego rodzaju znak. Sobór Watykański II mówi, że każdy wierzący ma funkcję prorocką, oprócz kapłańskiej i królewskiej. Kto to jest prorok? Prorok to jest ktoś, kto jest znakiem i jest świadomy tego znaku. Moje życie może być znakiem, ale musi być przemienione przez Chrystusa. Tu mi się przypominają, nie wiem dlaczego mi się skojarzyło, pewnie dlatego, że śpiewaliśmy psalm Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego,
nie o tego niczego chodzi, ale niczego zacytuję. Mianowicie on powiedział, Fryderyk Nietzsche, że musimy posiąść swój własny chaos, żeby urodzić gwiazdę. Otóż ktoś może zareplikować przytomnie, że myśliciel ten wspaniały, atakujący chrześcijaństwo, ale naprawdę geniusz, skończył w szpitalu dla umysłowo chorych. Myślę, że popełnił jeden błąd. Sam chciał posiąść swój własny chaos. Nie da się. Własny chaos możemy rozpętać, ale nie możemy go posiąść sami. Nie możemy go okiełznać. Tylko Chrystus potrafi to uczynić w nas. Idźmy dalej w analizie tej Ewangelii. Po czym Jezus robi taki przedziwny gest, jakże niehigieniczny, spluwa na ziemię, robi błoto i nakłada temu człowiekowi na oczy. Otóż wszystko, co robi Jezus, jest symboliczne. I warto wniknąć w tą symbolikę. Kiedy jesteśmy ślepi? Bardzo często jesteśmy ślepi wtedy, kiedy nie mamy kontaktu z rzeczywistością. Kiedy wchodzimy w świat iluzji, odcinamy się od tradycji tylko i wyłącznie w grupie przyjaciół albo zamykamy się w sobie, budujemy swoje piękne światy, często zaprawiane różnego rodzaju środkami chemicznymi, i budujemy iluzję. Ale iluzja jest rośliną cieplarnianą. I jeżeli ja chcę kontaktu z rzeczywistością, jeżeli chcę rzeczywiście być wirtuozem życia, oczywiście nie o własnych siłach, to muszę rozbić tą szklarnię, w której ta iluzja się rozwija po to, żeby ona umarła, albo ktoś musi to zrobić z zewnątrz. I właśnie ta symbolika prochu ziemi, od którego człowiek tak bardzo ucieka, od swoich słabości, to jest właśnie ta, którą użył Jezus. Zrobił błoto z prochu, bo ja jestem z prochu. Muszę zobaczyć te ciemne strony i je zaakceptować i zobaczyć, że one mogą być atutami. Nie na darmo święty Paweł mówi, że będę się chlubił ze swoich słabości. I tutaj nie chodzi o jakiś ekshibicjonizm albo masochizm duchowy, absolutnie nie. Chodzi o to, że on się chlubi, że Chrystus z tej kruchej i karłowatej materii, jaką był, potrafił stworzyć arcydzieło. I to jest powodem do chluby. Ale należy Pan Jezusa wpuścić do swojego wnętrza. I Jezus mówi, idź do sadzawki Siloe, to znaczy posłany. To też jest pewnego rodzaju sugestia. Każdy z nas jest posłany. Każdy ma swoje indywidualne, niepowtarzalne powołanie. Tak samo jak każdy muzyk ma swoją własną nutę, a szczególnie to widać w jazzie. Każdy jest niepowtarzalny, z tych wielkich oczywiście, bo można niestety też chałturzyć. Do tego jesteśmy powołani. Do tego, żeby być wirtuozami życia. I zobaczmy, co się dzieje z tym człowiekiem. On, zalękniony, chodzący w ciemności, spotkał się ze światłością. Światłość to nie jest zwykłe światło. To jest źródło wszelkiego światła. Spotkał się i nagle z tego człowieka powstaje ktoś zupełnie nowy. Zalękniony, który jest w ciemnościach, stacza potyczki z faryzeuszami. Naraża się na to, że zostaje wyrzucony z synagogi. Uzyskuje swoje własne oblicze. Co więcej, jest ile ironii i zaczepki jest w tych słowach, które on mówi do faryzeuszów. Czyż i wy chcecie zostać jego uczniami? Do czego zmierzam? Że każde spotkanie przemieniające z Chrystusem właśnie powoduje, że ja zaczynam być sobą. A do tego jestem powołany. Każdy z nas jest cudem. To bardzo często usiłują nam wtłoczyć, że jesteśmy taką magmą bez wyrazu. Nie. Każdy z nas, jeżeli nie małpuje i nie powiela innych wzorów innych ludzi, tylko czerpie i stara się inspirować, a ponadto poddaje się tej plastyce Chrystusa, to rzeczywiście z niego może wyrosnąć indywiduum, ale nie jakiś oryginał za wszelką cenę, tylko naprawdę znajdę swoje powołanie. Jestem posłany, jestem znakiem, niezależnie od tego, jakie słabości w sobie noszę. Pod Jego słowem, Jego spojrzeniem, bo jest światłością świata, On mnie wyciąga z ciemności. Sprawia, że mogę stać się
wirtuozem życia, ale muszę przy jego pomocy najpierw okiełznać swój własny chaos, bo to jest materia. Materia, z której on tylko może zbudować coś sensownego. Amen.